Zadzwonił do rodziny. Przekazał, że wykonają na nim egzekucję BBC, kara śmierci dla Brytyjczyków za walkę w Ukrainie. Na jednym ma być wykonana egzekucja. Jeden z dwóch Brytyjczyków skazanych na śmierć przez prorosyjską Doniecką Republikę Ludową zadzwonił do bliskich i poinformował, że zostanie na nim wykonana egzekucja. Dodał, że zdaniem przetrzymujących go separatystów brytyjski rząd nie próbował nawet negocjować w jego sprawie. Na początku czerwca 28-letni Aidan Allen, a także inny obywatel brytyjski Shaun Pinner i Marokańczyk Saudun Brahim, zostali skazani na karę śmierci przez sąd tzw. Donieckiej Republiki Ludowej DRL, za rzekomą działalność najemniczą i próbę obalenia jej władz. Obaj Brytyjczycy z powodów osobistych są od kilku lat związani z Ukrainą i walczyli w regularnych siłach zbrojnych tego kraju, zatem jak podkreśla brytyjski rząd powinni być traktowani jako jeńcy wojenni. Allen powiedział rodzinie podczas rozmowy telefonicznej, że przetrzymujący go twierdzą, iż brytyjskie władze nie próbowały negocjować w jego sprawie oraz powiedzieli mu, że czas ucieka. Liz Truss, Wielka Brytania działa aktywnie w sprawie. Minister spraw zagranicznych Liz Truss kilka dni temu zapewniała, że prowadzi aktywne wysiłki na rzecz uwolnienia obu brytyjskich obywateli, choć dla dobra sprawy nie może ujawnić szczegółów. Jednak jak podaje BBC powołując się na źródła rządowe, ministrowie nie są obecnie skłonni do bezpośrednich negocjacji z Rosją, gdyż może to grozić podsyceniem fałszywej rosyjskiej narracji, że mężczyźni są najemnikami. Rodzina więźnia, wypłakałam może łez, nie ma słów, po prostu nie ma słów, to musi być najgorszy koszmar każdego człowieka, gdy członek jego rodziny jest zagrożony w ten sposób, powiedziała w środę wieczorem stacji BBC babcia Allena, Pamela Hall. Aidan był bardzo zdenerwowany, gdy zadzwonił dziś rano do swojej matki. Allen powiedział, że DRL poinformowała go, że nikt z Wielkiej Brytanii nie kontaktował się z nimi i zostanie stracony. Muszę wierzyć w to, co powiedział nam Allen, że jeśli DRL nie otrzyma jakiejś odpowiedzi, to go rozstrzelają. Oczywiście mam nadzieję, że to nie jest prawda, dodała. Wypłakałam może łez z tego powodu, ale płacz nie pomaga. Chciałabym coś zrobić, ale nie wiem, co. Po porannej rozmowie telefonicznej z Aidanem, co mam myśleć? Nie chcę tracić nadziei, ale jest mi bardzo ciężko. Nie mogę się powstrzymać od myśli, że należy nawiązać kontakt między Wielką Brytanią a Rosją, mówiła. Aslin miał poślubić ukraińską narzeczoną. Aslin miał wkrótce poślubić ukraińską narzeczoną, która po jego schwytaniu przyjechała do Wielkiej Brytanii. Już dawno powinien był się ożenić, bardzo bym tego pragnęła. Chcę, żeby się ożenił i miał takie życie, jakiego pragnął, mówiła jego babcia. Wiem, że premier Boris Johnson był w Kijowie i rozmawiał znów z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i mam nadzieję, że rozmawiali o tych chłopakach, dodała. Po ich schwytaniu w Mariupolu w kwietniu Aslin i Pinner byli kilkukrotnie pokazywani przez prokremlowskie stacje telewizyjne w Rosji, zaś ich prezenterzy szydzili z nich, emitując te nagrania.